Cześć, dziś będzie pierwszy odcinek z serii Historia jednego zdjęcia. I jak pewnie spodziewacie się po tytule, dziś opowiem Wam o historii niesamowitego okrucieństwa człowieka wobec zwierząt. Mary była ważącą 5 ton słonicą indyjską. Urodziła się w 1894 roku, a w 1916 została powieszona na oczach tysięcy gapiów przy użyciu dźwigu budowlanego w odwecie za zabicie swojego opiekuna. Egzekucja Mary do dziś szokuje i uważana jest za sztandarowy przykład bestialstwa człowieka wobec zwierząt. Zapraszam Was do posłuchania historii o smutnym życiu słonicy Mary. Historia Mary zaczyna się w powstałym w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych cyrku Sparks World Famous Shows. Założycielem cyrku był Charles Sparks. Podczas występów jego grupy można było zobaczyć akrobatów, klauny, a także dzikie zwierzęta, takie jak lwy i słonie. A wśród nich także od 1898 roku słonicę indyjską Mary. Słonica została kupiona przez Sparksa, gdy miała 4 lata. Mary była bardzo bystra, szybko się uczyła i w mgnieniu oka stała się jednym z symboli objazdowego cyrku. Potrafiła m.in. stać na przednich łapach, odbijać piłkę za pomocą baseballowego kija, a także grać na instrumentach. Na początku września 1916 roku cyrk przyjechał do Sullivan County w stanie Tennessee, gdzie zaplanowane miał kilka występów. W tamtych czasach normalną praktyką było zatrudnienie do karmienia zwierząt i czyszczenie ich klatek ludzi mieszkających w okolicy, gdzie akurat swój przystanek miał cyrk. Nie inaczej było też tym razem. 11 września 1916 roku do opieki nad słoniami zatrudniony został mężczyzna imieniem Red Eldridge. Jak się później okazało, nie miał on żadnego doświadczenia w pracy ze zwierzętami, a szczególnie dużymi i egzotycznymi. Bezpośrednio przed zatrudnieniem w cyrku pracował on jako obsługa w hotelu. Pracę jako opiekun słoni znalazł przez ogłoszenie w gazecie i zgłosił się po nią, bo akurat brakowało mu pieniędzy. Już drugiego dnia po zatrudnieniu mężczyzny, 12 września 1916 roku, wydarzyła się tragedia. Tego dnia cyrk występował w miasteczku Sullivan, a po występie Eldridge miał odprowadzić słonie do stawu, w którym miały napić się wody i umyć. Z relacji naocznego świadka o nazwisku Coleman wiemy, że Eldridge bezpośrednio przed wypadkiem zachowywał się dość nieprofesjonalnie. Prowadząc słonie do wodopoju, zdecydował się wsiąść na jednego z nich i jechać na nim, pomimo iż nie miał w tym żadnego doświadczenia. Gdy mężczyzna dotarł ze zwierzętami do wodopoju, w pewnej chwili Mary schyliła się, aby zjeść arbuza. W pewnym momencie nowy opiekun dotknął ją za uchem i to właśnie rozwścieczyło zwierzę. W jednej chwili Mary chwyciła opiekuna trąbą w pasie, a następnie rzuciła nim o ziemię, a gdy ten upadł nieprzytomny, zmiażdżyła jego głowę nogami. Reda Eldridge'a nie udało się uratować. Słonica zadeptała go na śmierć. Wypadek bardzo szybko przyciągnął tłumy gapiów. Już po kilkunastu minutach od zdarzenia miejscowy kowal, Hench Cox, pojawił się na miejscu i próbował zastrzelić słonia. Wystrzelone przez niego 3 naboje nie zdołały jednak wyrządzić Mary większej krzywdy. Czasy, o których mowa, to początek XX wieku i broń palna nie miała wtedy aż takiej mocy jak obecnie. Potem, jak w okolicy rozniosła się wieść o śmierci opiekuna, sąsiednie miasta zaczęły odmawiać wpuszczenia cyrku, jeśli dalej będzie występowało w nim niebezpieczne zwierzę. Mieszkańcy Sullivan naciskali Charlesa Sparksa, aby ten uśmiercił Mary, a szeryf miasta wydał na nią nawet nakaz aresztowania. Właściciel cyrku, obawiając się strat finansowych, uległ ostatecznie presji i dzień po wypadku ogłosił, iż zdecydował się publicznie uśmiercić słonicę. To, w jaki sposób zdecydowano się zabić Mary, do dziś szokuje i jest uważane za przykład ogromnego, bezsensownego bestialstwa człowieka względem zwierząt. Mary miała zostać publicznie powieszona na dźwigu budowlanym, tak zwanym żurawiu, a egzekucja miała odbyć się 2 dni po śmierci jej opiekuna, w sąsiednim miasteczku Erwin w stanie Tennessee.
Choć ruchy na rzecz praw zwierząt nie były w tamtym czasie jeszcze popularne, to mimo tego nawet wtedy znaleźli się ludzie, którzy sprzeciwiali się krwawemu widowisku i długiemu cierpieniu zwierzęcia w odwecie za wypadek. Głosów sprzeciwu było jednak o wiele mniej niż osób domagających się śmierci słonia. Do egzekucji doszło 13 września 1916 roku. Mary przetransportowana została koleją do miasta Erwin, gdzie na jej egzekucję czekało blisko 2,5 tysiąca gapiów, w tym dzieci. Za szubienicę posłużył dźwig, którym normalnie przenoszono wagony kolejowe. Niestety zwierzęcia nie uśmiercono od razu. Podczas pierwszej próby powieszenia zerwał się łańcuch, w wyniku czego zwierzę upadło i połamało sobie nogi. Dopiero druga próba powieszenia Mary zakończyła się jej śmiercią. Słonica wisiała na dźwigu przez godzinę, od 4 do 5 po południu, po czym zdjęto ją z łańcuchów, by definitywnie stwierdzić jej śmierć. Podczas oględzin jej ciała zauważono, iż Mary miała silną infekcję tylnych zębów i prawdopodobnie opiekun, dotykając ją za uchem, spowodował ból i dlatego słonica zaatakowała. Zwierzę zostało pochowane niedaleko miejsca egzekucji. Historia Mary jest dziś uważana za jeden z najbardziej skrajnych przykładów znęcania się nad zwierzętami. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Brak wykwalifikowanego personelu i nieodpowiedzialne obchodzenie się z tymi ogromnymi zwierzętami sprawiły, iż w XIX i XX wieku niejednokrotnie dochodziło do wielu nieszczęśliwych wypadków, gdzie słonie zabijały swoich treserów. W 1885 roku słoń Albert został rozstrzelany przez 33 mężczyzn na oczach kilku tysięcy ludzi, po tym jak zadeptał na śmierć swojego opiekuna. W 1903 roku natomiast słonica Topsy została zabita przez porażenie prądem. Choć Topsy nikogo nie zabiła, to sprawiała problemy swoim właścicielom i z tego powodu zdecydowali się oni oddać ją firmie Edison do prowadzenia na niej eksperymentów z prądem. Smutnym znakiem tamtej epoki były publiczne egzekucje tych ogromnych zwierząt, które cieszyły się nieraz równie dużą popularnością jak ich cyrkowe występy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Zapraszam Was też do obejrzenia moich innych filmów, szczególnie z mojego ulubionego działu, czyli o kryptozoologii. Mam w planach nagrać jeszcze sporo odcinków, jeśli chodzi o tę tematykę. I będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję, komentarz lub chociażby będziecie regularnie odwiedzać mój kanał.